Proszę Państwa, dzień dobry. Dzisiaj obejrzymy sobie materiał z zagranicznego YouTube'a pod tytułem Ci TikTokerzy są wygenerowani przez AI. To jest jeden z materiałów, które ktoś mi podesłał. I to jest fajny materiał, bo ja mam swoje przemyślenia w kwestii nieprawdziwych ludzi. To jest interesujące w ogóle zagadnienie i po raz kolejny kwestia tego, jak wiele zawodów AI może zastąpić. Podejrzewam, że prędzej czy później będą także YouTuberzy, którzy będą wygenerowani od początku do końca przez sztuczną inteligencję, co może także wpłynąć na moje możliwości tutaj i moje osiągnięcia w internecie. Ale nie boję się tego. W sensie jestem za tym, żeby technologia się rozwijała, nawet jeżeli miałoby się to odbyć kosztem mojego zawodu. Jestem wielkim fanem rozwoju technologii. Nawet jeżeli my jesteśmy tylko i wyłącznie narządami rozrodczymi dla nowej rasy, czyli dla robotów czy jakichś innych maszyn. I możecie mówić tak, możecie zupełnie spokojnie pisać, że odleciałem. Jakoś tak, to różni ludzie są. To nie jest tak, że mam potrzebę zniknąć z tego świata. Mam jakiś taki sposób myślenia. To on jest niewłaściwy. Szczęśliwie jest tak, że mój sposób myślenia nie wpłynie raczej na to, jak rzeczywistość będzie wyglądała, więc mogę myśleć nawet o skrajnie absurdalnych rzeczach, nieprawdaż? No właśnie. To jako, że to jest materiał zagraniczny, to jest po angielsku, napisy są po polsku, generowane automatycznie, więc mogą się tutaj przytrafić jakieś błędy. Więc lecim. And where someone bought some naughty photos on Reddit believing they were a real female only to discover they were an AI generated character, I offer my deepest condolences to them for being the first person to fall for this and being clowned on by the entire internet. Fake images have been a very hot... Och, fantastyczne są te fejki, nie? To też jest, też zaburza rozumienie rzeczywistości. W sensie każdy obrazek, który dzisiaj widzimy, może być fejkiem i powinniśmy z jednej strony to wiedzieć, ale no też jest ogromne ryzyko dla ludzi, nie? Bo tam zdjęcia z Trumpem, ono ma jakieś błędy, jakieś glitche są i to jest wyraźnie widoczne. Ale na pewno są ludzie, którzy uznają, że to zdjęcie jest prawdziwe. Tak jak do tej pory są ludzie, którzy spotykają aktora w tramwaju i im się wydaje, że jest lekarzem, bo gra lekarza w serialu. Musimy poszerzyć trochę nasze rozumienie rzeczywistości i wszystko, co obserwujemy w internecie i nawet w mediach, należy traktować jako wątpliwe albo dalekie od prawdy. Trzeba być podejrzliwym wobec tego wszystkiego. I rozwój tej technologii z jednej strony powoduje, że stajemy się bardziej świadomi tego, że rzeczy są nieprawdziwe i powinniśmy mieć dystans, ale z drugiej strony nadal będzie jakaś ogromna rzesza ludzi, którzy nie będą odróżniali rzeczywistości od fałszu, i to może zaowocować całą masą różnych problemów. Ale no, technologii nie zatrzymamy raczej. Topic these days, even Nat Geo posted about which of these animals are professionally taken and artificially generated. These photorealistic AI images, like the Pope's latest strip, probably already reach far and wide into the world because of how convincing they are. And now, videos are following a similar trend. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której sztuka jest już nie do rozróżnienia, zdjęcia już są nie do rozróżnienia, idziemy w stronę wideo, które będzie nie do rozróżnienia. Wszystkie obrazy, które będziemy oglądali, prędzej czy później, raczej będą generowane przez sztuczną inteligencję, albo dla wygody, albo z różnych innych powodów. Mam w ogóle wrażenie, że cała masa sztuki, muzyki, to będą rzeczy, które będziemy sobie sami generowali. Tak jak żeśmy rozmawiali kiedyś z Borysem, że dojdzie do takiego, że pojawi się taki dział na Spotify'u albo na innym serwisie muzycznym, gdzie nie będziesz szukał muzyki, która została stworzona, tylko będziesz wpisywał tagi, na podstawie której zostanie muzyka, których zostanie zaprojektowana muzyka dla ciebie. Czyli chciałbyś posłuchać Nirwany, ale tak jakby ten zespół pojawił się w latach 60. XX wieku. I jakkolwiek dzisiaj nie brzmi to niewiarygodnie, to prędzej czy później to stanie się możliwe. Być może dokładnie to samo będzie się działo z filmami, pewnie z komiksami i z każdą inną możliwą dziedziną popkultury. Ale może nie. Może nie. Jak mówię, ja mam skłonności do absurdów, do absurdalnych pomysłów, więc wcale się nie musi tak wydarzyć. Previously, we have gone over a few interesting text video AIs with some generating very goofy stuff and others that go down the uncanny valley. But today, I have some truly jaw-dropping creations people have made through a lot of sweaty GPU work that I want to share with you. Like today's sponsor, Opera GX, the browser optimally designed... Używacie tej opery? Ja używam. Każda przeglądarka z
czasem traci na wydajności. Ale najczęściej korzystam z tego, z tej opery właśnie. Ale w zasadzie używam trzech różnych przeglądarek, bo jak używam tylko jednej, to po jakimś czasie ona przestaje być w ogóle do użycia. Robi się taka bardzo powolna. Więc z różnych przeglądarek po prostu korzystam. You can just highlight the text, translate with Opera GX embedded ChatGPT function, and it will translate it easily for you. And translation is only one out of many options for you to select, like you can also generate a hype reaction. No, faktycznie dużo ciekawych opcji jest w tym. Nie wiedziałem, że czata GPT ma zintegrowanego. Nie używam nawet pod tym. Poszukam sobie tego. Bo czat GPT jest fantastyczną rzeczą w ogóle, żeby używać tego zamiast przeglądarki. Że już o tłumaczeniach nie wspomnę. Szkoda, że Google nie ma sprawniejszej sztucznej inteligencji do generowania napisów w dowolnym języku. A może Opera ma swoją własną inteligencję i nadużywają nazwy ChatGPT? No, żeby mieć dostęp do czata GPT chyba w tej chwili, albo do tej przeglądarki Binga. No dobra, wróciliśmy do tematu. I to jest, proszę Państwa, ciekawy kierunek dla ludzkości. Bo z jednej strony krytykujemy dziewczyny, które nadużywają swoich uroków osobistych, wizualnych do budowania swojej popularności w social mediach, ale mam takie dziwne wrażenie, że dla faceta, który siedzi przed komputerem, nie do końca ma znaczenie, czy dziewczyna, którą ogląda, jest prawdziwa, czy została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. I zastanawiam się, czy pierwszy zawód, który nie ucierpi na rozwoju sztucznej inteligencji, to będą instagramerki. Może nie, ale czuję, że tak, jest tą VTuberki, tak się nazywa ta dziedzina, że... No to jest chyba jeszcze gorsze, jak śledzisz dziewczynę i jesteś bardzo podekscytowany tym, jak ona wygląda, potem się okazuje, że to jest stary, gruby facet w średnim wieku. Ale może to jest uprawnione, może dla młodych widzów nie ma to znaczenia w zasadzie. Generated image style onto a video, but the difficulty increases as each of the video frames that the AI referenced and regenerated would not be coherent. So a lot of alternative ways are being used or experimented by everyone around the world. This is the beauty of open source, by the way. There are a few simple solutions like the temporal net and the grid method, which I mentioned a few videos ago to fix the. Może jak na przykład ja przytyję, bo to się może przydarzyć, mimo tego, że jestem bardzo zdyscyplinowany. To nie będę już musiał siebie pokazywać, tylko podrzucę sztucznej inteligencji parę moich starych filmów i wygeneruję sobie obrazek na żywo bardzo przystojnego młodego mężczyzny. Atrakcyjnego być może pod wieloma względami. Być może to też jest tak, jeżeli kogoś funkcjonowanie w social mediach ogranicza, bo ma kompleksy z wyglądem, to być może będzie mógł te kompleksy przezwyciężyć przy użyciu sztucznej inteligencji. Jest to pewna forma oszustwa, ale kto wie, może ludzie z talentami, którzy do tej pory się wstydzili pokazać, będą mogli te talenty pokazać także dzięki temu. Coherent issues, check it out if you haven't. However, there are even more methods to create better resulting videos. And some are external workarounds like interpolation and deflickering, and some are refining the inputs even more to guarantee better results. Świetnie jest ta technologia wykorzystywana do odświeżania starych zdjęć, do podnoszenia rozdzielczości obrazów. Byliśmy ostatnio, jak byliśmy na wywiadzie w studiu, które robi Forever Skies, to oni mieli taką wielką, gigantyczną tapetę, fototapetę ze swojej gry. I tak byliśmy, fajna fototapeta, żeście to wydrukowali. Oni mu powiedzieli, że w zasadzie wydrukowanie nie było problemem. Oni mieli ten obrazek w niskiej rozdzielczości, więc zamiast robić ten sam obrazek w bardzo wysokiej rozdzielczości, podnieśli jego rozdzielczość przy użyciu sztucznej inteligencji i to wydrukowali na ogromną fototapetę. No bo wiecie, jak wydrukujecie na całą ścianę to, co się wam mieści na monitorze, to potem się okaże, że są piksele po prostu, a podniesione to rozdzielczość przy użyciu sztucznej inteligencji. No więc daje więcej możliwości. Ale stare zdjęcia zwłaszcza są ciekawe. It's like segmenting the character out of the video with other AI research to constrain the input, or using taggers to create better text that was trained in the model. Ciekawe, jak szybko AI zastąpi porno. Znaczy, no, okej,
to zapogadamy sobie być może o tym za chwilę. And this TikTok actually bothered me for quite a while. The clip was posted by itself a few days ago, and while it looks 100% AI generated because the background flickers, it raised the question of why the face is so coherent and the implication of future content creation business. I actually couldn't find a source to confirm how they had done it, but it probably was achieved with ControlNet image-to-image multi-frame processing. But a few days... Widzieliście to? W sensie, to wygląda super wiarygodnie. I faktycznie to tło gdzieś tam z tyłu się tak rusza, jak przy obrazkach generowanych przez sztuczną inteligencję. Bo to, co jest zauważalne, to pewna niespójność rzeczy, które się dzieją. Czasami rzeczy, które się dzieją z postacią, czasami rzeczy, które się dzieją w tle. Natomiast to jest chyba taki sprytny sposób na... Ten obrazek został przerobiony. To jest prawdziwe nagranie, które zostało przerobione na takie symulujące trochę sztuczną, wygenerowany obraz przez sztuczną inteligencję. Więc to jest odwrócona ściema. W sensie to jest prawdziwość przerobiona pod wygląd AI. Ale w drugą stronę też pewnie niedługo będziemy szli. Face is so coherent and the implication of future content creation business. I actually couldn't find a source to confirm how they had done it, but it probably was achieved with ControlNet image-to-image multi-frame processing. But a few days later, the original video was found and you could see the low bitrate helped to hide a lot of inconsistencies. Prawdziwy obrazek przerobiony na taki trochę sztuczny. Dziewczyna, jej uroda trochę została dodatkowo podkreślona. Jak tak patrzę na to, na pewno usta są wyraźniejsze, twarz, ten makijaż jest odrobinę inny. Podejrzewam, że oczy też są większe, bo to też jest atrakcyjna rzecz. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale wśród wielu gatunków na Ziemi duże oczy oznaczają młodego osobnika. Duże oczy zawsze człowiekowi będą się kojarzyć z dziećmi. Tym bardziej niepokojące są takie przeseksualizowane obrazy dziewczyn z dużymi oczami, bo one czerpią z dwóch naszych instynktów. Po pierwsze, w przypadku mężczyzn, instynkt związany z seksualnością, ale po drugie, instynkt związany z potrzebą opieki nad osobnikiem, który jest mały. To daje dosyć niepokojący efekt. W sensie, jesteś podekscytowany, bo widzisz coś, co jest atrakcyjne dla ciebie. Z drugiej strony, jesteś zaniepokojony, bo masz poczucie, że to jest dziecko, bo to dokładnie tego typu instynkty budzi. I powiedziałbym, że stosowanie tych zabiegów, łączenie tych dwóch rzeczy, powoduje, że nasza interpretacja seksualności kulturowo się trochę zmienia, w niewłaściwą stronę idzie. Ale być może ratunkiem jest to, że całą seksualność będziemy w internecie realizować i to wtedy właściwie bez ryzyka dla kogokolwiek. I jeszcze widzę, że dziewczyna ma dekolt podkreślony wyraźniej. Nie wiem, czy jest większy, ale cienie są znacznie bardziej wyraźne. Consistencies like the necklace, wrist braids, and even the hands. Traces of image to image are very obvious, but the face is nearly indiscernible to see the inconsistencies. With an AI face that looks extremely real and frankly very... No widzicie, o czym mówię. Ta dziewczyna ma proporcje twarzy charakterystyczne dla dziecka, a ciało ma charakterystyczne dla dojrzałej kobiety. Jest w tym odrobinę niepokojących rzeczy. Attractive to most people, it has the power to change the landscape or even oversaturate. Tu jest dokładnie to samo. Tym, w ogóle jej sylwetka jest chyba taka wyszczuplona bardziej niż naturalnie by to wyglądało. Baby face to się nazywa, tak? Powiedziałbym, że 15 lat z twarzy, że nawet chyba mniej. Tylko już teraz trochę zaczynamy gubić to, bo widzimy dorosłe ciało. Powiedziałbym, że to jest takie 12 lat z tej twarzy, ale jest makijaż, no i jest to ciało i być może dlatego to... Może ja też źle oceniam. The influencer or model businesses. If beauty or looks are the main selling point, of course. But some of you might say these fake AI faces are just filters with extra steps. There are... Jest dużo elementów twarzy, które pozwalają zidentyfikować wiek. Powiedziałbym, że rozmiar oczu w stosunku do rozmiaru reszty jest zdecydowanie 12-letni albo nawet mniejszy. Całość być może sugeruje kogoś odrobinę starszego, ale te proporcje są... zdecydowanie wzbudzają, przynajmniej w teorii, instynkty opiekuńcze. Already a lot of influencers that use heavy filters to make themselves look attractive. Well, that's a fair argument. But these AI faces can be generated with a lot of diversities, customizations, and those pre-made filters are pre-programmed and will be extremely hard to customize. Myślę, że to jest interesujące na swój sposób, że ludzie mogą swoją... nie muszą się identyfikować jako oni, ale jak wygenerowana postać. I pewnie to niesie ze sobą wiele pułapek, ale może nie jest aż takie złe. Jednak przestrzeń wirtualna jest pełna fałszu i być może powinniśmy się przyzwyczaić i wszystko traktować jako potencjalny fałsz i łatwiej nam się będzie żyło.
Ale też chyba lubimy prawdę dosyć mocno, więc nie wiem. Niektórzy będą popierali tego typu zmiany, inni będą totalnie przeciwko. We have only just scratched the surface of what these type of AIs is capable of doing, because making someone look more attractive is not its only function. It is much more generalizable. You can make it on sceneries, you can make it on animals. People just put it on humans right now because that is one of the hardest thing to achieve. This Hatsune Miku generation workflow has changed how people generate AI videos for humanoids. W ogóle tam jest świetny aspekt, tam przez chwilę było, jest taka rzecz, że z jednej strony możemy poprawiać stare filmy, żeby wyglądały bardziej współcześnie i żeby była wyższa rozdzielczość, ale zastanawiam się, czy dokładnie to samo możemy robić z grami. To znaczy, możemy na pewno wideo z gry poprawić, ale czy samą grę możemy poprawić przy użyciu tych rzeczy? Pewnie też, tylko to jest dużo bardziej skomplikowane, ale pewnie prędzej czy później się przydarzy. Więc być może kiedyś remastery będą robione przy użyciu jednego guzika. Oczywiście remasterów to za bardzo nie lubimy, bo one jednak oparte są na starej mechanice, a tam mechanika to jest mechanika w grze. To jest rzecz, która się najgorzej starzeje, ale jeżeli chodzi o wizualia, to pewnie będziemy mieli do czynienia z bardzo szybkimi, nowoczesnymi rozwiązaniami. In the past few weeks, this is probably by far one of the best and the clearest guides out there so far to generate videos that are coherent with Stable Diffusion and have results that actually looks really good. The potential of making 3D animation looks like drawn in 2D is going to spark a revolution in the animation industry, and it can go even further as custom Stable Diffusion models have. Trochę było ostatnio kontrowersji. Corridor Crew zrobili anime wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Oni też tam ostro modyfikowali, bo te narzędzia nie są idealne, ale dla wielu animatorów to było szokujące i to było wręcz wrogie działanie, bo oni Corridor Crew pokazał, że można zrobić całkiem nieźle wyglądające anime, tyle tylko, że baza danych opierała się na istniejących rzeczach zrobionych przez artystów. Wydaje mi się, że za parę lat to ludzie, którzy zaakceptowali sztuczną inteligencję i używają jej, artyści, którzy używają sztucznej inteligencji, będą bardzo, bardzo do przodu. Bo ci, którzy zostaną z tyłu i będą się trzymali starych rozwiązań, to niestety odpadną w tym wyścigu. Bo z perspektywy widza nie ma specjalnie znaczenia, czy film, serial, anime został zaprojektowany przez człowieka, czy wygenerowany. Jeżeli to jest dobra historia i ładnie wygląda. Więc ja mam dużo szacunku dla umiejętności ludzkich, dla niezwykłych i nieosiągalnych dla mnie umiejętności ludzkich, ale mam dużo więcej przyjemności, jak oglądam fajny film albo fajny serial i to jest dla mnie wartość nadrzędna. Jeżeli poszukuję rozrywki, to chcę otrzymać tę rozrywkę, a nie zachwycać się artystycznymi zdolnościami jakiegoś człowieka. Więc no nie ma szans. Jeżeli ktoś nie wejdzie w tą sztuczną inteligencję, to przegra w wyścigu. Art styles and realism. It makes video style transfer very easy to convert to different art styles or even photorealism very soon. Like this guy renewed the 3D graphics in an old game to make. O Jezu, o właśnie o tym mówię. Ta sztuczna inteligencja nadal korzysta z obrazów, które są dostępne, nie? Baza danych opiera się na prawdziwych ludziach, ale prędzej czy później będzie, bo już są narzędzia do generowania randomowych ludzkich twarzy, więc w tej chwili opieramy się na istniejących ludziach i to ogranicza możliwości, bo prawa autorskie, mam prawo autorskie do swojej twarzy, ale prędzej czy później sztuczna inteligencja sama będzie sobie generowała ludzkie oblicza i to będzie działało bardzo skutecznie. My się trochę też przywiązujemy do twarzy, dlatego nie przeszkadza nam, że ci sami aktorzy występują w różnych filmach, więc pewnie prędzej czy później będą generowane obrazy sztuczne, ale będą na tyle nas interesowały, że będziemy dokładnie tę samą twarz widzieli w różnych dziełach i to będzie okej, bo lubimy jednak to. Nie wyrzuca nas z imersji to, że ten aktor tydzień temu wystąpił w serialu dramatycznym, a tydzień później w jakimś pełnym akcji filmie science fiction. To nie robi problemów. Ale to jest świetna w ogóle technologia do gier. There exists a future where people can remaster old games to make it much more playable and visually pleasant. Who knows? And we can probably play Pepsi Man with RTX on very soon. Or this real life to anime TikTok, which uses a very similar workflow for making the Hatsune Miku style transfer. To jest niezłe, nie? Co was bardziej ekscytuje? I nie musicie odpowiadać mi na to pytanie. Ta dziewczyna po prawej, wygenerowana przez sztuczną inteligencję, czy ta dziewczyna po lewej, która jest prawdziwa? Która z tych dziewczyn jest dla was bardziej atrakcyjna? With the addition of MOV to MOV, which is a Chinese extension for automatic 1111, and was able to restrain the hands and make it not disappear or grow an extra limb. MOV to MOV reduces all the manual processing you need when doing batch. Nie macie szansy wygrać ze sztuczną inteligencją. Bo to tak jak algorytmy na YouTubie, one lepiej wiedzą, co chcecie. Tak samo sztuczna inteligencja będzie wiedziała, że. To jest tak, że nawet w wyobraźni mamy jakiś wyidealizowany obraz kobiety. I sztuczna inteligencja dużo bardziej
jest w stanie zaspokoić potrzeby naszej wyobraźni niż żywy człowiek. Więc wydaje mi się, że prędzej czy później te kobiety wszystkie w social mediach będą generowane przez sztuczną inteligencję. To jest dopiero pełne równouprawnienie. W sensie takim, że możesz być facetem w średnim wieku i udawać dziewczynę z powodzeniem i nagle możesz być dużo bardziej interesującą dziewczyną niż prawdziwa dziewczyna. Z męskiej perspektywy to nie ma znaczenia. Tak długo, jak się zaspokaja jakieś takie głęboko zaszyte instynktowne potrzeby. To też jest interesujące, ktoś o to zapytał wcześniej, jak to wpłynie na branżę porno. Myślę, że to wpłynie tak, że nie będzie aktorek porno. Ja nie sądzę, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek poza facetami, chociaż pewnie oni też nie, żeby ktokolwiek z tych aktorów się cieszył z zawodu, który wykonuje. Ja w ogóle przyznam Państwu, że to może być odważna deklaracja, ale porno mnie... Jak widzę aktorkę porno, to mam wrażenie, że to jest czyjaś córka albo czyjaś siostra, a teraz jakiś ziomek ją dławi swoim przyrodzeniem i ona musi udawać ekscytację. Nie sądzę, żeby to było przyjemne na jakimkolwiek etapie tej pracy. Dla mnie pornografia jest odrażająca. Być może dlatego, że pochodzę z innego pokolenia, okej? Zawsze lubiłem Playboya, zawsze lubiłem atrakcyjne, rozbierane zdjęcia, nigdy nie miałem z tym problemów. Natomiast sama pornografia jakoś mnie mierzi strasznie. To też nie chodzi o to, że jestem jakiś purytanin albo święty i chodzę do kościółka i co niedzielę biję czołem w posadzkę. Nic z tych rzeczy. Lubię pewną dozę perwersji i jest to okej. Natomiast cały czas na pornografię patrzę przez pryzmat tych aktorek, więc mam takie poczucie, że pornografia generowana przez sztuczną inteligencję byłaby dla mnie znacznie bardziej zjadliwa, bo miałbym poczucie, że nikt tam po drodze nie jest krzywdzony. I nawet jeżeli mam poczucie, że aktorka robi to z własnej nieprzymuszonej woli, to mam też poczucie, że ktoś ją skrzywdził w młodości. I dlatego wybrała taką ścieżkę kariery. Ale może to jest też, może ja mam wyidealizowany obraz kobiet. Pewnie mam, bo też pochodzę z takiego pokolenia, więc pewnie jestem w błędzie. Nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda ta branża. Może wszyscy są tam szczęśliwi, ale w moim rozumieniu świata ta branża pornograficzna wygenerowana przez sztuczną inteligencję byłaby dla mnie dużo bardziej znośna. Więc tak. Rzekłem. Exporting frames from videos, segmenting humans, generating backgrounds for green screens, and combining everything back together into a video, which is pretty neat. This author also made another test where he tested out another clip of different dance moves, and to be honest... Patrzcie, jak to tam wszystko faluje. Czy to nie jest atrakcyjne w jakiś niezdrowy sposób? Gdzie żywa kobieta miałaby takie falowania? No, ile trzeba pracy włożyć w swoją fizyczność, żeby wyglądać tak? To nie jest możliwe, no. A mężczyźni opierają się na instynktach, a nie na rozsądku, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co nas ekscytuje, ale żeby wszystko było jasne. Różne są potrzeby męskie i niektórzy się ekscytują wyjątkowo szczupłą dziewczyną z dużym biustem, a inni się ekscytują wyjątkowo nieszczupłą dziewczyną z małym biustem, więc może być różnie, ale sztuczna inteligencja zaspokoi wszystkie potrzeby, nawet najbardziej skrajne i może nikt nie będzie cierpiał po drodze. Że ja lubię anime, baby? Może tak jest. Musiałbym zrobić jakąś wewnętrzną wycieczkę i się zastanowić nad tym wszystkim. No dobra, to nie jest tak, że moja ulubiona kategoria na Pornhubie jest hentai. Zdecydowanie wolę kobiety dojrzałe, ale bez przesady, żeby wszystko było jasne. Bo być może taka jest moja kategoria wiekowa i takie są moje potrzeby osobiste. I też wychodzę z takiego założenia, że kobiety dojrzałe już mogą sensowniej podejmować decyzje, czy chcą robić to, co robią. Ja mam 46 lat, więc tak 40 to jest dla mnie atrakcyjna kobieta. I zresztą też nie można przemilczeć umiejętności nabytych przez tyle lat pracy w tym zawodzie. Ale się otworzyłem, nie? Fuck, jak nigdy. Czy z biegiem czasu zaczęły mi się podobać coraz starsze kobiety? To chyba jest taka kwestia mojego wieku, że ja lubię kobiety w moim wieku. Nie wiem, czy to jest jakiś... Może ta atrakcyjność jest postępująca faktycznie. Nie mam wiele więcej do powiedzenia.
tej kwestii. Ale tak, zgadza się. Uważam, że zawsze wydawały mi się atrakcyjne dziewczyny w moim wieku, w podobnym wieku do mojego. Converting anime back to real life. Well, technically half real. But yes, live action Cowboy Bebop was something I did not expect. Even though the face still looks a bit stiff and unusually attached, this is definitely a first in doing this and actually looks decent. Widzę, że państwa temat pornografii bardzo zainteresował. Pozdrawiam demonetyzację na YouTubie. Czy pornografia dziecięca wygenerowana przez AI powinna być legalna, akceptowalna, skoro to jest sztuczne? No to jest trudne pytanie, ale odpowiedź na nie być może już teraz została dana nam, bo w moim mniemaniu hentai jest często pornografią dziecięcą. Ale może źle interpretuję, ja się nie znam na tym jakoś super. Dobra, lećmy dalej, już pomińmy temat pornografii, bo się zaczyna robić kłopotliwie. The most interesting details are the face and the hands. These two are probably the most realistic parts and I'm surprised that the hands rarely grow 5 or more fingers. Wait, oh my god, did you see that? Wait, let me go back again. What is that? Is that someone telling you to subscribe to ByCloud? But yeah, these Reddit and Twitter AI legends have only been making these videos like every 2 days because all of these processes require extreme patience to create, long time to render, and expensive GPUs like 490s to run. So this is still not a practical solution if you want to. Ej, to nie była Attila Battle Angel? To chyba to przerobione na anime. Tam chyba nie trzeba było wiele wysiłku włożyć, bo ta dziewczyna wyglądała jak z anime. Chyba podobno dwójka będzie Attila. Alita. Boże, Attila to przecież zupełnie inny rodzaj wojownika. Alita Battle Angel. To było anime, ale z aktorami. Okej. I oryginalnie to było też anime. No dobra. Never mind, they already did it. They just slapped an anime filter over the real life footage and drawn a face on top of this guy or some sort. I'm speechless. But anyways, a few more architectures down the line, we'll probably see these AI models haunting the normies on TikTok or Reels, and we will just sit back and enjoy the panic that we have already experienced days before them. Thanks for watching. Big shout out to Andrew Leschelius. To jest fajny materiał. I to też jest zawsze w ogóle rozmowy o sztucznej inteligencji są fajnym tematem. Bo są potencjalnie dwa możliwe kierunki, pewnie więcej, ale dwa zwracają moją uwagę, że albo sztuczna inteligencja doprowadzi do tego, że nikt nie będzie musiał pracować i wszyscy będziemy szczęśliwi, ale zważywszy na to, jaką ścieżką podąża ludzkość, to prawdopodobnie będzie niewielka grupa super bogatych ludzi, którzy będą mieli pełną kontrolę nad sztuczną inteligencją, a wszyscy dookoła będą biedni i będą żyli w dziadostwie. Więc jeżeli się ogarniemy i nauczymy się dzielić dobrami odrobinę, to wszyscy będą szczęśliwi do pewnego stopnia, ale raczej tego kierunku bym nie wybrał i wydaje mi się, że w ogóle taka pełna szczęśliwość i swoboda to miałaby negatywny wpływ na ludzi. Znoje, których nam życie dostarcza, czasami powodują, że mamy jakieś ambicje, że mamy potrzeby, że mamy cel wyznaczony i to powoduje, że chce nam się w ogóle żyć, więc z tych dwóch ścieżek, jakkolwiek by to nie brzmiało, wolałbym tą ścieżkę, że jest grupa bogatych ludzi, a reszta żyje w dziadostwie, bo życie w dziadostwie będzie nas skłaniało do walki o lepszy los. A jak zostaniemy pozbawieni potrzeby tej walki, to się pewnie wykończymy sami. W sensie stracimy powód, żeby w ogóle żyć. Znoje, co to kurwa znaczy? Znoje to jest taki wyraz wyjątkowo trudny do zrozumienia. No znoje to jest, że jesteś, że coś cię męczy, że jest coś trudnego, że musisz przezwyciężać coś. To nie jest jakiś super staroświecki wyraz. No ale dobra, rzekłem tyle, co rzec chciałem.